Witajcie kochani w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. Dzisiaj stworzymy sobie konie. Konie ze zwariowanymi maściami, jakie tutaj istnieją w grze. Są nowe maści, także zaczynamy. Jakby to przetłumaczyć, to by wyszło, że to są pudrowane jabłka. Tak, pudrowane jabłka, wiecie o co chodzi? Ja nie, więc tak, weźmy sobie tą maść i w sumie tak jak mi się pojawiło, niech będzie, bo to najlepiej wygląda na tej maści Flaxen Chestnut, czyli kasztanowatej. Także weźmy sobie tego konia i weźmy sobie go jako ogiera. Oczywiście Quarter Horse, bo dodali właśnie w wersji na komputer Quarter Horsey, także się cieszę. Mamy już wszystkie chyba trzy rasy koni, tak? Quarter, Anglik, Sir Francis i Arab. Cztery. A widzicie, dobra. Także cztery mamy, no to na bogato. Jakieś imię randomowe, fajne. Onion. Dobra, dawać. Nie, dobra, nie onion. Apple po prostu, nie będzie Apple. Apple i tyle. Dobrze. Safe. Kupujemy. Patrzcie, kurde, na bogato, 56 koła, to kurde, za 24 koła konia. Co? A czemu by nie? Proszę bardzo. I teraz kupujemy. Dobra, ale jestem ciekawa, jakie on źrebaki dania. Zaraz sobie klacz ze zwariowaną maścią stworzymy i zobaczymy, zrobimy sobie taką hodowlę zwariowanych maści. Na razie mam sobie same arabki z poprzedniego odcinka, który był z Rival Stars oczywiście. No i jest nasz ogier, kurde. Ale on ładny jest. Beli Leopard, ciężko mam taką maść. Nie wiem, zobaczymy. Ale podoba mi się taka zwariowana maść. No dobra. Weźmy może jeszcze bardziej zwariowaną, jeśli się da w ogóle. Kreator. I tak, no oczywiście, że quarter, żeby nie było. O, może taką bielutką? 5000, no kurde. Sobie damy imię, niech będzie. Imię, to Fifi, nie, Ruby, o, może Ruby niech będzie. Ruby, tylko nie wiem, Ruby to w sensie dla ogiera czy dla klaczy? Obojętnie, nieważne. Oczywiście 10 level. Aha, ale to mi zaznaczyło. Dobra, weźmy sobie w sumie, jak ona ma być tylko do hodowli, to po co mi to? No bez kitu, a ja wydaję, bez sensu. Dobra, nieważne. Ważne, żeby był 10, tak? Okej. Ten ciekawy w ogóle jest, nie, tak? Nie. Teraz sobie podstawową maść weźmy, no nie wiem, jakąś jaśniejszą, a może właśnie jolonek taki? Dobra, i będzie ten na razie. I głowę ja bym wzięła mu na razie taką inszą troszkę, w sensie głowę. Żałkę odmianę na głowie. Dobra, taka niech będzie taka zwykła. Znaczy no, zwykła, niezwykła. No i skarpet. Dobra, zostawmy na razie. Na razie zobaczmy sobie odmianki takie na ciele. Jakby dużo z nich oczywiście już była, nie? Nie jestem w stanie wam powiedzieć, które są nowe. Ale sądząc jakby po mojej pamięci, może mi się uda stwierdzić, które to są nowe. A może zapomniałam, że takie istnieją, nie? No na razie chyba się powtarza wszystko. Moim zdaniem. Chyba. To no taka zwariowana na razie, no ta jest niby zwariowana, nie? Ale to raczej to mam. W swojej hodowli oczywiście. Tutaj w grze. Beauty Mark Pinto. Tego na pewno nie mam. Okej, dobra, zastanów się nad tym. No bo to jest w sumie taka dziwna, rzadka maść, taka ład. Jakbyście zobaczyli na żywo tego konia, to byście mieli takiego laga, co tu się podziało, nie? Więc to miejmy sobie na uwadze. Ja sobie fotę zrobię tej nazwy, bo ja czasami zapominam, dobra.
Lecimy dalej. O, tej na pewno nie było. Ta jest dziwna. Jakiś Gaited Pinto? Co to jest w ogóle? Co to jest? Kurde. No tego to jeszcze nie grali. Ravicano to już było. Tattoo Roan. Dobra, tego na pewno nie było. O, motylek! Ta też jest spoko, maś. Taka już bardziej stonowana, więc myślę, że nie jest jakoś bardzo ekstremalna. Brushet Roan, no to ta jest podobna, tylko po prostu tutaj wyżej idzie jeszcze na głowę smoke i to już było. Hazy. Hazy, kurde, ja to w ogóle wymawiam, ten angielski rip. Mgła. Ja bym tą mgłę wzięła, kurde, bo ona jest podobna. Bo tamten nie jest chyba w mgle. Już nie pamiętam. Ta też jest chyba nowa. Krumplet jest. Shadow, cień. No nie, no to jeszcze nie jest aż tak ekstremalne. Aha, tu już zaczynamy od nowa. Kurde. Czyli proszę państwa, takie... A ta? Dalmatia na Palos... Ej, dawajcie to normalnie, jak już Shelby widziała w wersji końskiej. O kurde. Ej, zróbmy Dalmatyńczyka, błagam. Zróbmy Dalmatyńczyka. Patrzcie to. Ej, zróbmy to. Zróbmy Dalmatyńczyka. Dobra, już ciul z tym kaszczarem, ale to będzie dobre. Nie, 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 serio, bierzmy to. Safe, yes, yes, tak, zapisuję. To będzie hit. Nie no, źrebak to będzie dobre. Źrebak to będzie dobre. Kupujemy. O kurde, ale widzicie te oko, ten eyeliner tutaj, kurde. Takie kurde te, no, tutaj spojrzenie, tutaj ta łata. Odsunięta noga. Nie no, to jest dobre, to jest dobre. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda tutaj. Nie no, nie no, to są naprawdę zwariowane, Maści, zobaczcie to. Ojciec i matka. To będzie dobre. Nie no, przysięgam. Blured Pinto. No dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Moja ulubiona część. Kurde, jak ja dawno w to nie grałam. Uwielbiam tą grę. Ruby... Aha, czekajcie, bo ja nie wiem, czy... No właśnie, właśnie, muszę cofnąć. Zapomniałam go dać do stanówki. Apple, apple. Dobra. Jest. Oh yes, oh yes. Oczywiście standardowo trzy razy ją pokryjemy tym samym ogierem, bo trzy razy jakiś inny ziarmak wyjdzie, nie? Do trzech razy sztuka, jak zawsze ja to robię, nie? Dobra, Brit. Okej, okay, let's go. Skipujemy sobie od razu. No dobrze, dobrze. A to nie jest maść w ojcu przypadkiem? Taka sama? Śmieszny ten źrebaczek. Nie no, ale nie mogę sobie dalmatyczka, nie no, nie no, po prostu. Oczywiście safe. Care, damy na razie care. Fish, kimie. Żebyśmy mogli fotę strzelić sobie temu koniu. Klasyczna. Nie no, dobre to jest, no. Czekajcie, może jakiś taki... A, nie ma ciemniejszego, bo te jasne konie, jakby one są za bardzo prześwietlone. Zdjęcia. No nie, no po prostu to się wygląda. No źrebak jeszcze nie robi takiego wrażenia, w sensie... Chyba to jest, no, ta sama odmiana, co ma ojciec. Czyli nie wyszło to, co miało wyjść. Ale już jesteśmy bliżej niż dalej, nie? Do trzech razy sztuka. Dobra. Jak już sesja zdjęciowa zrobina, to zrobina, no widzicie, już mi się plącze język. Zrobiona. To skipujemy sobie. No ja myślę, że ta sama, co ma ojciec. Tak, no. No i po matce Blue Pinto, czyli bez sensu ją trzymamy. Możemy ją sprzedać i o 60 tysięcy, no to mi się podoba. Dobrze. Teraz drugi raz.
drugi raz. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, czy gracie w tą grę i czy też uwielbiacie jakby te maści i jakby hodować coś robaki, bo to jest sztos, nie? O! Czyli mamy nową maść. Witamy źrebaka. Witamy źrebaczka. No i super. A skipujemy sobie od razu, a co tam? Co ja się będę? Maść podstawowa po ojcu, ale odmianka. W ogóle Quarter Horse to fajnie go zrobi takiego trochę takiego, wiecie, zbitego Quartera. No, fajnie. Taka czekoladka Flaxen Chessy. No i to co ojciec, czyli koło się zatacza. Ja myślałam, że jakaś inna maść. A to jest co? Belly Leopard. No w swojej hodowli chyba już mam taką odmiankę, no ale wiecie, no tutaj robimy pod kątem. Ale z tej strony, zobaczcie, ten apple, on ma tutaj jakby tą taką plamkę nachodzącą na oko. Ej, fajnie jakby miał to na przykład brązowe, a tamto niebieskie, nie? Ale to chyba od maści podstawowej zależy w tej grze. Jakby nie da się jakby oczu ustawić, a szkoda, może w niedalekiej przyszłości albo w dalekiej będzie można, nie wiem. Zgaduję. Dobra, to 3 razy sztuka, 3 raz, ostatni i potem już pobawimy się w innych ogierów. No i piękny kolejny dalmatyńczyk, no witam dalmatyńczyka. Witam, o zdrowie pytam. Co tam, jak tam? Skipujemy. Dobrze. No i niestety, no koło się zatacza z tymi mieściami. Czyli niestety na sprzedaż idzie. Gdzieś na sprzedaż. Papa, do widzenia. A to jest klacz czy ogry? Klacz. To może tą klacz weźmy za jakąś, nie wiem. Zobaczmy, czy jest coś dostępne, fajne czy nie. Coś chodziło mi o giery, quarter. O! Z takim Izabelkiem ładnym? To jest... fajny. Dobra, to biorę. Z takim Izabelkiem, weźmy sobie inne klacze jeszcze. Ruby i weźmy Ruby z innym quarterem. O! No i dobra! Tutaj coś się zbugowało, albo on ma taką maść, o kurde! Ale co jest? Bardzo dziwne. Rish Black. Dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Już jeszcze... jeszcze trzecią mogę, kurde, na bogato. Ale trzecią to mi same Araby zostały. A nie, jeszcze mam Milka, ale to Milka jest jakby coś tam. Dostałam ją, to nie. No ale co, Araba? Bierzemy Araba? O, zobaczcie, no tu mam Dolatyńczyka, ale inna wersja Araba, więc może nie będzie. No jak już jest Arab, to niech zostanie Arab, nie? Ale bardzo ładnie swoją drogą, w końcu dali ogiery jakby z maścią fajną, srokatą, dostępną. Dobra. Wit. Czyli mamy tak, jedną arabkę i 2 quartery. Co nam wyjdzie? Dobre pytanie. Skipniemy sobie i zobaczymy. Uwielbiam tą muzyczkę. O, proszę, jakaś nowa maść? Czy to od ojca? Pewnie od ojca. Skipujemy od razu. Sprawdzimy. Ładny. Ziemisty, bym powiedziała, ten kolor. O, Smokey Run. To zostawmy sobie i to łogierek jest. A on co ma? Pintalosa Puzzle. Puzzle? Kurde. Nie no, serio. Jakby, jak te właśnie istnieją i serio są takie nazwy, to ja nie wiem.
O kurde. Fajny. Same fajne źrebaki się w tym odcinku rodzą. Takie maści konkretne. Też mamy ogierka i to jest blury. Okej. Jeszcze moją arabkę mamy. Gdzie jest ta moja arabka? Tutaj. O proszę, arabkę urodziła dalmatyńczyka kolejnego. Super. Świetnie, jakby mi kurde brakowało dalmatyńczyków. No ale dobra, może jakiś gen ma fajny. Jejku, ale ten pyszczek, kurde, taki czarny, słodki. Nie, no uwielbiam Arabię, uwielbiam ich ten pyszczek taki wklęsły. Jakby tak, ja jestem jedną z nielicznych osób, które uwielbiają Araby, ale ja uwielbiam Araby. Mogłabym mieć Araba po prostu raz. Uwielbiam. Pintalosa. Dobra, zostawimy. Wiecie, co jeszcze na tym odcinku chcę sprawdzić? Zanim co, to weźmiemy sobie naszą Ruby. Robimy jej kilka fotek. Apple też możemy zrobić w sumie. I zobaczymy, jak się steruje samym koniem tutaj, bo ponoć się da. Tylko czekajcie, Freeroam to chyba tak, czy nie? Nie, o właśnie, tutaj się odznacza. Chcemy bez jokeja. Dobra, Ruby. No i zobaczmy, jak to. Aha, tak to wygląda. Ej, powiedz, czy da się obracać kamerę? Nie da się, kurde. Chociaż ku. Nie, to jest. Ło, panie, to jest zdjęcie. Ale w ogóle w randomowym momencie klikłam, nie? Taka pozycja. Wiecie co, jedynie jakby mnie wkurza, jedynie mnie wkurza to, że ja uwielbiam długie grzywy i czekam, aż oni dadzą taką opcję, że można sobie fryzury zrobić tym koniom. Jeny, i długa grzywa będzie. To będzie świetne. I wtedy ja już nic nie potrzebuję w tej grze, nie? To będzie cudowne. No chyba, że dodaliby konie fiorskie, no to wtedy. To wtedy ty milion na 10 ta gra by była, no kurde. Tak, ale to chyba jest nierealne. Chociaż kto wie. Dobra, nie. Na razie się przejedźmy tym koniem. Czekajcie, jak to było? Aha, że tak. Kurde, no słabo, że nie można sobie w trakcie biegnięcia tutaj tą kamerę obrócić, nie? O, widzicie, był rozbieg jakiś, trochę zamach był słaby. Ale spoko, ja lubię, to jest taki ASMR trochę. Satysfakcjonujący to jest. Nie no, tak szczerze, jak mam być szczera, to bez jeźdźca lepiej to wygląda. Ja może po prostu lubię podziwiać konie. Konie w grze nawet, nice. Dobra, sprawdźmy, jak wygląda przy skoku. Czy za wcześnie nie klikłam przypadkiem? No, trochę za wcześnie powiedzmy klikłam, ale to nieważne. To się wyklepie. Jak przesuwam, to tak za bardzo jakby nie nadążają FPS-y, mam wrażenie. O. No i co powiedzcie na takiego ogiera? Fajny, spoko. Dobra, ale jakbym chciała jakąś lepszą pozycję mu zrobić fotę. Może coś do miniaturki się nada. Ale pamiętajcie, jak chcecie więcej takich odcineczków, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Ło, skoczył. Żeby być na bieżąco. O, tego już nie skoczy. No niestety, niestety pan. Panie i panewki. Dobra, ja chyba za wcześnie klikam. Ale ja chcę właśnie, żeby on nie był nad przeszkodą, tylko tak się wybijał. Tylko ja troszkę później muszę to dać.
Nie, nie, znowu źle. Dobra, nieważne. Także ja się z wami żegnam. I do zobaczenia do następnego odcineczka. O, teraz idealnie. Teraz idealnie, proszę bardzo. Pa, pa.